Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało nam się zebrać pieniądze dla Wojtusia Wojtasika. W grudniu zeszłego roku zgłosili się do nas rodzice chłopca, który choruje na pęcherzykowate oddzielanie naskórka, z prośbą o pomoc. Tak naprawdę na tym etapie, a chłopiec w lipcu skończy dopiero rok. To wszystko, co można zrobić, to leczyć rany, to zabezpieczać je przed zakażeniem, to przynosić ulgę stosując różne maści, to badać, na jakim etapie jest choroba, to starać się zabezpieczać i przynosić ulgę w takim codziennym bólu, który towarzyszy chorobie. Na facebookowym profilu Łódzkiej Caritas zamieściliśmy informacje o Wojtusiu, otworzyliśmy subkonto i. Ku naszemu wielkiemu zdumieniu, otwartość serc przerosła chyba oczekiwania i rodziców, i nas, którzy pomagaliśmy w organizacji tej zbiórki. Przez te pięć miesięcy, zbiórki udało się uzbierać kwotę ponad 370 tysięcy złotych, które rodzice już wydatkują na leczenie Wojtusia. Są to specjalistyczne opatrunki, są to maści. Ale dzięki tym środkom możliwe jest również konsultowanie stanu zdrowia Wojtusia z najlepszymi specjalistami w Polsce, prowadzenie specjalistycznych badań. Wszystko po to, żeby chłopiec mógł w miarę normalnie się rozwijać, żeby zabezpieczać te jego codzienne potrzeby. Tak jak rozmawiamy z rodzicami, ta kwota pozwoli na zabezpieczenie potrzeb leczenia Wojtusia mniej więcej do października. Wtedy również będziemy mieli informacje o pieniądzach pochodzących z 1% podatku. A tutaj to grono, które się wokół Wojtusia zgromadziło, również deklarowało pomoc przekazując ten 1% podatku, także będziemy na bieżąco informować o, o tym, jakie pieniądze są jeszcze potrzebne. Jeżeli zaistnieją nowe okoliczności, jeżeli będzie potrzebna jakaś dodatkowa pomoc, to Będziemy się również zwracać do wszystkich Was z prośbą o wsparcie leczenia Wojtusia. A za to wszystko, za to wielkie dobro, za tę wielką kwotę pieniędzy, którą się udało pozyskać przez ostatnie miesiące, wszystkim bardzo dziękujemy. Dziękujemy za Wasze otwarte serca.